Klub powstał dokładnie 1 maja 1981 roku i od tego czasu nieprzerwanie działamy aż do chwili obecnej. Zaczynaliśmy, w ogóle stajnia była w innym miejscu, była w starej stodole, zaczynaliśmy od 3 koni. No, w trakcie postawiliśmy ten budynek, już duży, w tej chwili mamy 13 koni. Zmieniło się otoczenie, powstała piaskowa, czworobok do konkurencji ujeżdżenia, parkour do skoków. My jesteśmy małym klubem, nie nastawionym tylko i wyłącznie na sport. Zajmujemy się szerokim szkoleniem, jazdami rekreacyjnymi, rajdami, dawniej obozami jeszcze. Szkolimy już od 6 roku życia na małych kucykach. Młodzież szkolna, studenci to jest około 60% członków naszego klubu. Ludzie dorośli również. Trafiają się też ludzie, którzy traktują to trochę dla szpanu, bo i tacy są też. Ale to mówię, życie weryfikuje te sprawy. Jak się przekonują, że to trzeba koło konia pochodzić, wyczyścić go, podnieść nogę, że to ciężka praca, a nie sama jazda, to szybko rezygnują. Przychodziły małe dzieci 30 lat temu. Teraz już przychodzą dzieci, tych małych dzieci z tamtych czasów, jeżdżą. Już nawet się trafia trzecie pokolenie, że na kucyku zaczyna coś próbować dziecko, które w trzecim pokoleniu zaczyna jeździć. Istnieje możliwość, że będzie tutaj poszerzana droga, przy której się znajdujemy, ta ulica, na dwupasmową. I z tą świadomością my żyjemy od samego początku istnienia naszego klubu. Ale zabiorą nam około 3 metrów ujeżdżalni od strony drogi, także myślę, że dalej będziemy mogli działać. Przychodzi scenograf i on sobie życzy, on ułoży mi materiał tak, tak, tak i żeby to tak było. Wtedy trzeba po prostu myśleć, jak to zrobić, żeby to było tak, jak on sobie to wymarzy. Przychodzą aktorzy, mierzymy, dopasowujemy. Niektórzy aktorzy grymaszą, tak trzeba powiedzieć, żeby ładnie wyglądał. To trochę musi pogrymasić. Nie każdy krawiec czy krawcowa w dzisiejszych czasach, jeżeli się nie uczy tego, potrafi uszyć taki kostium, czy go nawet wykroić. Jest to wielka sztuka. Kostium po uszyciu już, ja mam wtedy z nim kontakt, jest przeze mnie opisywany, czyli z jakiego materiału jest wykonany, jak wygląda, czy to jest suknia stylowa, czy niestylowa, kolory. Ja nadaję temu kostiumowi numer inwentarzowy. Kostiumy, które schodzą ze sceny, że się tak wyrażę, one wracają do magazynu górnego, drugiego magazynu, gdzie przez jakiś czas muszą jeszcze pobyć, ponieważ zdarza się, że jesteśmy zapraszani przez różne instytucje do zagrania jeszcze raz tego spektaklu, więc musi ten kostium jeszcze być po decyzji, że już
taka sytuacja się nie zdarzy, no ja go tutaj znoszę i przeważnie on już tutaj zostaje. Jakiś kaftan jest jeszcze z lat 55. Jest to kamizela krakowska z Krakowiaków i Górali. Jak scenograf przychodzi i chce znaleźć jakąś rzecz, wykorzystać do nowej sztuki, no to przede wszystkim zaczyna tutaj od tego magazynu. Więc muszę się orientować, gdzie co wisi, gdzie co jest, żeby móc pomóc scenografowi w wyszukaniu. Wszystko właściwie od początku do końca ze scenografią związane, oprócz butów, tworzyło się w teatrze. No w tej chwili zostały tylko pracownie krawieckie, no i tapicer. A jak idę na premierę, to ja sobie patrzę na kostiumy. Cieszę się, że one tak ładnie wyglądają, które człowiek tyle trudu, nieraz i mozołu i nerwów włożył, bo to nieraz też się człowiek denerwuje przy tym, jak to zrobić.